Spójrzmy na kolejne zadanie, ale najpierw spójrzmy sobie tutaj. Gdy mamy wartość bezwzględną, no to otrzymamy liczbę nieujemną, czyli większą bądź równą 0 dla a należącego do zbioru liczb rzeczywistych, czyli dla każdego a. No i teraz, jeżeli spojrzycie sobie na takie równanie, to zauważcie, że po lewej stronie mamy tę wartość bezwzględną, czyli tutaj otrzymamy liczbę nieujemną, czyli wynik, który się pojawi, musi być większy bądź Równe 0, natomiast po stronie prawej mamy liczbę ujemną, mamy minus 1. To będzie przykład zatem równania sprzecznego, które nie posiada rozwiązań, czyli zapiszmy sobie, że to jest równanie sprzeczne. Jeżeli spojrzymy na podpunkt B, no to tutaj problemu nie ma. Po prawej stronie mamy 0, nie mamy liczby ujemnej, czyli możemy to sobie spokojnie zaznaczyć na osi liczbowej. No i co robimy? Szukamy takiej liczby x, której odległość od liczby 5 wynosi 0, tak? bo tutaj mamy 0. Czyli jeżeli odległość wynosi 0, to oznacza, że naszym rozwiązaniem będzie po prostu liczba. Gdyby tutaj na przykład odległość wynosiła 1, no to wiadomo, że byśmy poruszyli się o jeden kroczek w stronę prawą, o jeden w stronę lewą, czyli mielibyśmy szóstkę oraz czwórkę, ale ponieważ nie poruszamy się ani w prawo, ani w lewo, no to zostajemy po prostu w tej liczbie. Stąd to rozwiązanie, które mamy tutaj. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj mamy x dodać 9 wartości bezwzględnej, czyli zapiszmy to sobie w takiej postaci. Czyli mamy x odjąć minus 9, tak jak robiliśmy to w poprzednim ćwiczeniu, równa się 0. No i teraz co robimy? Szukamy takiej liczby x, której odległość od minus 9 wynosi 0, czyli nie poruszamy się ani w prawo, ani w lewo, zostajemy w minus dziewiątce, czyli naszym rozwiązaniem będzie tylko minus 9. Jeżeli natomiast spojrzymy sobie na podpunkt D, no to zauważcie, że po lewej stronie mamy liczbę nieujemną, no bo to, co mamy tutaj w wartości, tak jak było w podpunkcie A, musi być większe bądź równe 0. Natomiast jeżeli spojrzycie tutaj, to mamy ten pierwiastek z dwóch, a pierwiastek z dwóch, jak sobie obliczycie, wynosi około 1,41. Tak? Czyli 1 odjąć 141 to będzie na pewno liczba ujemna, czyli na pewno będzie liczba mniejsza od zera, czyli tutaj nigdy nie zajdzie równość, nigdy to równanie nie będzie spełnione, czyli to oznacza, że to jest kolejny przykład równania sprzecznego, które nie posiada żadnego rozwiązania.